czwartek, 8 sierpnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Zatrzymana w środę 74-latka to daleka krewna Jacka Jaworka. Kobieta pomagała mu się ukrywać. Dziś usłyszała zarzuty. Fatima Orwińska. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie potwierdziła, że w środę częstochowscy policjanci zatrzymali 74-letnią mieszkankę Dąbrowy Zielonej, która, jak wiele dziś wskazuje, miała pomagać Jackowi Jaworkowi w ukrywaniu się przed organami ścigania. Na razie śledczy nie ujawniają szczegółów co do okresu, w jakim kobieta miała pomocnictwa udzielać. W miejscu, w którym miał ukrywać się morderca, zabezpieczono szereg dowodów, przedmiotów i śladów, które zostaną poddane oględzinom, a dalej badaniom. Została zatrzymana jedna kobieta. W związku z podejrzeniem udzielenia Jackowi pomocy w ukrywaniu się przed organami ścigania został jej przedstawiony zarzut z artykułu 239 paragraf 1 Kodeksu Karnego dotyczący utrudniania śledztwa przed udzieleniem Jackowi pomocy w ukryciu się przed organami ścigania została przesłuchana w charakterze podejrzanego i w dalszym ciągu pozostaje zatrzymana. W dniu dzisiejszym prokurator podejmie decyzję. Po przeprowadzeniu dalszych czynności procesowych podejmie decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych. Prokuratura na razie nie informuje, czy 74-latka przyznała się do winy. Śledczy nie wykluczają, że pomocy w ukrywaniu udzielało więcej osób, niezależnie od zatrzymanej mieszkanki Dąbrowy Zielonej lub we współpracy z nią. Jeszcze dziś prokuratura zadecyduje, jaki środek zapobiegawczy wobec kobiety zostanie zastosowany. Za pomocnictwo grozi jej do 5 lat więzienia. 51-latek chciał zabić sąsiadów. Kilkadziesiąt strzałów trafiło w ich dom w Jaworznie. Mężczyzna był pijany. Strzelał z nielegalnie posiadanej broni. Grozi mu teraz dożywocie. Na szczęście nikt nie został ranny. Łukasz Kądziołka. Okolica spokojna, ale we wtorek wcześnie rano na tej ulicy w Jaworznie było bardzo niebezpiecznie. Padły strzały z broni palnej. Koło mnie w kule świstały i dopiero jak obijały się od huśtawki, to ja usłyszałam, że to muszą być na prawdziwe strzały. Jeszcze rodzina z góry patrzała, że on w tym okienku tam stał i strzelał do nas. W domu, w kierunku którego strzelał, znajdowało się 6 osób. Nikomu nic się nie stało. 51-letni mieszkaniec Jaworzna, zanim przyjechała policja, zdążył oddać kilkadziesiąt strzałów. Nawet w obecności policjantów groził swoim sąsiadom. Miał on ponad promil alkoholu w organizmie, stosował się do poleceń policjantów i w momencie, kiedy policjanci wydali mu polecenie o odrzuceniu tej broni, którą trzymał w ręce, on to polecenie wykonał. Policjanci znaleźli nie tylko ten pistolet. 51-latek zdobył broń prawdopodobnie na czarnym rynku. Poza tym samodzielnie przerabiał ją w domu. Jeden z 3 zarzutów, jakie usłyszał, dotyczy właśnie nielegalnego wytwarzania i posiadania broni. Pozostałe to usiłowanie zabójstwa i kierowanie gruźb karalnych do sąsiadów. To nie pierwszy raz, gdy 51-latek ma problemy z prawem. Tak, był on znany organom ścigania. Od kilku lat prowadzono w tutejszej prokuraturze kilka postępowań, w którym występował roli podejrzanego. Też mogę powiedzieć, również na szkodę aktualnych pokrzywdzonych. Jak wynika z dotychczasowych orzeczeń sądu, mężczyzna ma problemy psychiczne. Teraz po ataku na sąsiadów sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Największy kolarski wyścig już wkrótce przejedzie ulicami Katowic. 5. etap Tour de Pologne rozpocznie się w piątek, 16 sierpnia, a elita światowego kolarstwa przejedzie od Spodka przez Mysłowice, Jaworzno oraz Jurę Krakowsko-Częstochowską. Mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Karolina Komada. Umiejętności sportowe i duch walki to na pewno zaprezentują kolarze uczestniczący w tegorocznym Tour de Pologne. Podczas 5. etapu wyścig zawita do Katowic, start z ulicy Olimpijskiej obok siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tam też będzie finisz. Ten etap nie będzie łatwy. Katowice, szlakiem Orli Gniazd, Jura Krakowsko-Częstochowska. Tu jest prawie 2000 przewyższeń i jest możliwość odjechania, jest możliwość jakichś ucieczek i tak dalej. No, wiadomo, że te zespoły, które będą chciały doprowadzić swoich sprinterów do finiszu, czy te, które walczą o klasyfikację generalną, będą pilnowały tego peletonu, ale na pewno będzie dużo się działo. 5. etap to 187 kilometrów, podczas których można zaprezentować miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
To znakomita promocja nie tylko miasta, ale generalnie Polski. Pokazujemy, jak bardzo Katowice się zmieniają, jak w tych ostatnich latach dużo zmieniło się w naszym mieście, bo to nie tylko nowe inwestycje, to nie tylko nowe ciągi komunikacyjne, ale to cała infrastruktura miejska, w tym także zazielenienie ścisłego śródmieścia, to nie ulega żadnej wątpliwości, że warto to pokazać. Wyścig odbędzie się w piątek, 16 sierpnia. Tego dnia na mieszkańców będą czekały pewne utrudnienia. Na cały dzień zostanie wyłączony parking przy katowickiej strefie kultury, rondo generała Ziętka czy Aleja Roździńskiego. Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Miasta. To jeszcze plac budowy, ale rowerzyści się tym nie przejmują. Na pierwszej w Katowicach Velostradzie ruch jest coraz większy. Budowa jeszcze trochę potrwa. Równocześnie trwają przygotowania do przedłużenia tej trasy do Mysłowic. Łukasz Kądziołka. Tak wyglądała kilka miesięcy temu, a tak wygląda dzisiaj. Budowa Velostrady pomiędzy katowickimi dzielnicami w krótkim czasie nabrała tempa. Rowerzyści już korzystają ze świeżo położonego asfaltu w rejonie popularnej Doliny Trzech Stawów. Poruszają się tędy nie tylko jednoślady, choć to nadal plac budowy, o czym przypomina miasto. Wykonawca skupia się m.in. na montażu latarni, opraw. Prowadzone są też prace porządkowe, humusowanie, jak również roboty trwają przy miejscach obsługi rowerzystów, ponieważ te są elementem Velostrady. W sieci już pojawiają się pierwsze nagrania z nowej trasy, bo wszystko wygląda, jakby było na finiszu. Jednak termin zakończenia prac na około 4,5-kilometrowym odcinku pomiędzy Giszowcem a Brynowem dopiero za około 3 miesiące. Gdy tu trwa budowa, metropolia pracuje nad przedłużeniem tej Velostrady do Mysłowic. Właśnie trwa tworzenie koncepcji rowerowego połączenia miast. Myślę, że kolejnych etapów, a więc zamówienia już konkretnie dokumentacji projektowej, a potem przetargu na budowę możemy spodziewać się dość szybko, również ze względu na to, że na finansowanie tego katowickiego fragmentu już mamy zapewnione. Przedłużenie Velostrady z Katowic do Mysłowic dawałoby łącznie około 9 km porządnej infrastruktury dla rowerzystów. To byłaby też pierwsza metropolitalna trasa łącząca gminy, co było głównym celem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To już 19 raz, gdy w jednym miejscu spotykają się ci, którzy na co dzień uzupełniają treści najbardziej popularnej encyklopedii na świecie. Pochodzą z całego świata. Tym razem dotarli do Katowic. Przez kilka dni będą wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi Wikipedii. Magda Sincewicz. Zgodnie z tym, co można przeczytać na jej własnej stronie, jest wielojęzyczną, darmową, internetową encyklopedią działającą zgodnie z zasadą otwartej treści. Edytować może ją każdy użytkownik, odwiedzający stronę, by zaktualizować treści w czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym w Katowicach spotkali się właśnie jej miłośnicy. Dołącza do nas około 1100 osób fizycznie oraz 2500 osób zdalnie. W sumie mamy tutaj uczestników ze 140 krajów, którzy przyjechali rozmawiać o przyszłości Wikipedii i podejmować najważniejsze decyzje na temat rozwoju sumy ludzkiej wiedzy. Wiedzy, która w tym miejscu uzupełniana jest na bieżąco, nieprzerwanie od 15 stycznia 2001 roku. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia. Dalej są duże dziury. To, że Wikipedia ma, powiedzmy sobie, teraz tak pi razy oko kilka milionów haseł, nie wchodząc w szczegóły, co jest oczywiście i tak 10-100 razy więcej niż przeciętne encyklopedie, włącznie to mówią o PWN-ach, Brytanika i tak dalej, to nie znaczy, że mamy o wszystkim, bo dalej brakuje wielu tematów. Takie są też szacunki, że żeby być kompletną encyklopedią, powinniśmy mieć pewnie jakieś 100 milionów czy coś może haseł. Nad którymi czuwają użytkownicy z całego świata, bo przecież nie jesteśmy nieomylni i zdarzają się pomyłki. Na szczęście są szybko korygowane. Warto jednak pamiętać o jednym. As a source of reliable information. Dzięki źródłu możesz sprawdzić, czy to, co czytasz, jest rzeczywiście prawdą. Dlatego zawsze musimy korzystać z dobrych źródeł. 19. edycja Wikimanii w Katowicach potrwa do soboty 10 sierpnia. Chorzów, Sosnowiec, Katowice, Bytom i wiele innych. W sumie 39 zgłoszeń z 24 gmin w ramach tegorocznego plebiscytu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Po ocenie formalnej do konkursu zostało zakwalifikowanych 35 realizacji. Wśród nich place miejskie, zieleńce czy obiekty użyteczności publicznej. Głosowanie potrwa do 31 sierpnia. Magda Sincewicz.
Plebiscyt organizowany jest co roku przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Wpierw zrealizowane inwestycje oceniają urbaniści i fachowcy, a później swoje głosy oddają mieszkańcy regionu. To jest ważny konkurs, bo tak naprawdę mieszkańcy województwa, mieszkańcy całego regionu mogą się wypowiedzieć, jakie budynki po zmianie im się podobają, jakie skwery im się podobają i czy to, co samorząd proponuje, czy to, co wymyślają, proponują architekci, jest tak naprawdę użyteczne i trafia w gusty mieszkańców. Bo to właśnie oni, żyjąc tam i korzystając z tych miejsc, wiedzą najlepiej, co im służy. Bytomianie są mistrzami wszelkich głosowań internetowych, są bardzo dumni ze swojego miasta. Jeżeli tylko Bytom pojawia się w jakimkolwiek konkursie, to widać duże zaangażowanie mieszkańców. Nas to bardzo cieszy, bo faktycznie widać dumę z tego miasta, które się zmienia. Jak na przykład tu, w Kolonii Zgorzelec, gdzie zrewitalizowane zabytkowe osiedle robotnicze powalczy o tegoroczne głosy. To jednak nie tylko budynki, ale też tereny zielone, zarówno poza miastem, jak i w jego centrum. Wskazaliśmy ulicę Warszawską, a więc miejsce, które jest miejscem reprezentacyjnym i pokazuje, jak można walczyć ze skutkami zmian klimatu, z tym ociepleniem, które występuje, bo miejsce, w którym zasadzone zostały drzewa, pojawiły się ławki. Przypomina ono bardziej deptak, którym kiedyś właśnie ulica Warszawska była. W głosowaniu, które rozpoczęło się 1 sierpnia i potrwa do końca miesiąca, prócz nowych realizacji pełniących funkcję obiektów kultury, edukacji czy rekreacji, są też i obiekty historyczne, jak słynna Chorzowska Elka. Ogromnie cieszy nas, że została doceniona rewitalizacja drugiej linii Elki, która po wielu latach została przywrócona do Parku Śląskiego, bo warto wspomnieć, że przez ostatnie dekady na tej trasie właśnie kursowała jedna z największych atrakcji w Parku Śląskim. Teraz powróciła w nowej odsłonie. W ramach plebiscytu będzie można przyznać punkty trzem ulubionym realizacjom. Ta, która uzyska największą liczbę głosów, zdobędzie nagrodę publiczną. Wielobarwne urządzenia do zabawy i rekreacji, nowe nasadzenia, labirynt i przede wszystkim Nicka Wodna. Po kilku miesiącach pracy i zainwestowaniu ponad 10 milionów złotych, wodny plac zabaw w Parku Jaworek w Tychach został oddany do użytku. Karolina Komada. Od małego placu zabaw jeszcze w lipcu 2022 roku, po ogłoszenie przetargu, pierwsze wizualizacje i w końcu otwarcie. W Parku Jaworek w Tychach zbudowano wodny plac zabaw, ale nie tylko. Na 400 metrach kwadratowych powstał labirynt z torem przeszkód, ścieżka sensoryczna, niecka wodna i huśtawki. Zdania są tu podzielone, czy to jest dobra inwestycja, czy niedobra. Myślę, że dla dzieciaków w ogóle dobra, oczywiście, i jakby dla spędzania wolnego czasu. Ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie ładnie, pięknie. A wspaniale. Syn się bardzo dobrze bawi, także super pomysł, super inwestycja, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Mieszkamy obok, więc będziemy częstymi gośćmi. Pomysł, który kosztował prawie 11 milionów złotych. Sama budowa trwała kilka miesięcy, a prace miały zakończyć się 9 września. Tym bardziej jestem szczęśliwa, że mogliśmy oddać dzieciakom miesiąc wcześniej ten plac. Wiedząc, jakie są temperatury, że w mieście jest takie zapotrzebowanie, żeby się ochłodzić, i dzisiaj to nastąpiło. To już kolejny park wodny w Tychach. Pierwszy powstał na Paprocanach. Był to też pierwszy park wodny w Polsce, w obu przypadkach zaprojektowany przez tę samą osobę. Ważne były założenia krajobrazowe, a także uwagi mieszkańców. Po to od strony budynków mieszkalnych, skarpy, ściany, aby trochę zniwelować ten gwar bawiących i krzyczących się dzieci. No i tak, jest to tak naprawdę jedna górka z wycięciem na Nieckę wodnego placu zabaw. Do tego porzucone mostki, które dają dodatkową atrakcję i przestrzenną. Które umożliwiły zainstalowanie wodospadów, do tego armaty wodne czy fontanny w sam raz na nadchodzące upały. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.